wycina właśnie moje żarełko. Trochę nowy level, jeżeli chodzi o kable. W Indiach jeszcze też nie widziałem czegoś takiego. Właśnie dotarłem do centralnego parku, tak jakby targu, w Phnom Penh, czyli w capital city, w stolicy Kambodży. To, co tu właśnie widzicie, to są cele, w których byli przetrzymywani Khmerowie. Jest tego pełno. To są malutkie cele. Jak widzicie, tu się ciągnie w całym budynku. Ogólnie to była rzeź, tak jak do tej pory słucham wszystkiego. To po prostu była rzeź. Tak jak w sumie i u nas mamy Auschwitz, podobnie. U nas było na większą skalę. Ale to nie zmienia faktu, że dalej to jest rzeź. Wojna jest, jak to się mówi, suck. No niestety jest to bani, ale co zrobić. Dziś jak byłem na tym centralnym targu, znalazłem coś ciekawego, co chciałem spróbować, tylko że widziałem, że to jest w wiosce 30 km chyba stąd, tego co jest Phnom Penh. Kosztowało mnie to 5000 rial, czyli jest, powiedzmy, że z 5 zł, a jest to tarantula, czy ptasznik tarantula, tak jak wielki pająk obrzydliwy. Zawsze chciałem spróbować, więc dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Zaraz spróbujemy. Dobra, więc tak się prezentuje mój pajączek. Za 5 zliko. Zaraz próbujemy. Dobra, to próbujemy. Nogi są dobrze doprawione. Jest to bardzo chrupkie, słodkie. Nogi są spoko. Teraz najobrzydliwsza część. Nie wiem, od czego zacząć, bo tak patrzę sobie, że to ma kły. Czy powinienem, to jest wszystko. No dobra. Smakuje smaczne, przyznam szczerze. Bardzo odwrotnie to wygląda, ale smakuje bardzo dobra. Bo jest dobrze doprawione. No i jest słodkie, lekko. Bardziej mam wrażenie, tak jakbym jadł frytki, które są mocno przegotowane. Znaczy nie przygotowane, jak jest w frytkownicy robione, albo w tym oleju smażone, o, przesmażone. Czyli mocno przesmażona frytka, bardziej taka już chrupka, tylko dobrze doprawiona, spoko. A... ta tekstura już mi nie podchodzi. To jest bardziej mączasta. Mm.
myślałem, że odwok będzie lepszy. Dziwny smak mam, lepszy ten cały tłów. Nogi były przepyszne, dupa była taka. Dziwny smak ma, nie wiem czego. To już nie było czuć tych przypraw słodkich. No ale okej, okay. Ogólnie okejkę daję. Jak najbardziej, bardzo dobre. A ogólnie dalej jestem w muzeum. Przeszedłem sobie tylko teraz na górę. Tak jak widać. I trochę jest ciemnie. Sobie przerwę zrobiłem, bo odchodzenia, bo dzisiaj zrobiłem już ładne parę kilometrów. Ale już chyba wszystko odsłuchałem, zobaczyłem, czy było warto. Tak jak mówiłem, zawsze jest niby warto, ale nie należy to do moich faworytów, które widziałem do tej pory wszędzie, więc drugi raz na pewno bym tutaj nie przyszedł. Bo na przykład tak jak Auschwitz w Polsce widziałem, to z wielką przyjemnością, jak można tak powiedzieć, na pewno, jak będę w okolicach, na pewno drugi raz odwiedzę, bo chciałbym zobaczyć jeszcze raz to miejsce, ponieważ wpłynęło mocno na mnie. Na przykład to miejsce, nie wiem, nie odczułem tego aż tak mocno. Może to też dlatego, ponieważ słuchałem tego w języku angielskim i nie do końca też wszystko rozumiałem, albo nie do końca byłem w tych miejscach, które powinienem. Ale większość tu tak naprawdę rzeczy to jest pokazywane fotografie, zdjęcia i... Jedynie ostatnia sala była ciekawa, ponieważ tam były pokazane czaszki, kości ogólnie, bo też były tam żebrać, przez co można było tak jakby odczuć tą ilość. Ale tak to jakoś tak, no nie wiem, nie poczułem tego klimatu. Bo tak czytałem i widziałem opinię, że koniecznie musisz to zobaczyć, poczuć i że to jest takie must have do zobaczenia. Kto co lubi. Ja nie czuję tego miejsca. Jakoś tak nie poczułem w ogóle tego klimatu. Jedynie tyle, co może jak te cele zobaczyłem. Właśnie i tak kości, to tam było takie jedno zdjęcie, fotografia, która była odzwierciedleniem rzeczywistym. Pokazane właśnie ilość czaszek tak jakby w stawiku, w wodzie, nie wiem, takie bajory, dziura wykopana. A tak to. Dobra. Czas ładować, regenerować siły i śmigać dalej do miasta, ponieważ muszę zabukować dzisiaj nocleg i autobus do kolejnego miejsca, ponieważ i tak już to będzie moja trzecia noc w tym mieście, ale trzeba uciekać, bo mam na oku właśnie Angkor Wat albo właśnie Bata coś tam, tak? Czy jak chcę tam zobaczyć jaskinie z nietoperzami, więc mam dwie opcje, które chcę zobaczyć. Pewnie te dwie opcje zobaczę i spadam chyba już na Tajlandię. Bo jakoś tak nie czuję klimatu na razie tego kambodżańskiego. Może gdybym wyjechał na wioskę, kto wie. Zobaczę, może spróbuję, jak będę właśnie tam bliżej Tajlandii. Ponieważ tutaj jeszcze jest kawał Kambodży w prawo, tak jakby w stronę wschodnią, w stronę Wietnamu i północy. Ale tam nie chcę jechać, ponieważ będę musiał się wrócić. Bo to tak jakby, gdybym jechał w stronę Laosu, to bym zrobił takie duże kółko i bym się wrócił. Ale najprawdopodobniej... Znaczy muszę zrobić tak, że jadę do Tajlandii, Laos wróci do Tajlandii ze względu na wizy. Ponieważ nie mam wielokrotnego wejścia, mam tylko dwie opcje i jak pojechałbym do Laosu, miałbym 30 dni, później bym pojechał do Tajlandii, to bym musiał znowu wyjeżdżać z Tajlandii, ponieważ bym nie był pełnych, znaczy był więcej niż 30 dni, a mam ponad, bo mam około 3 miesięcy jeszcze czasu wolnego, więc nie ma takiej opcji. Dobra, siema, nara. A jeszcze odnośnie tego muzeum, to z całą pewnością jakby to się nazywa tak Tool Slang Genocide Muzeum. Z całą pewnością jak będziecie tutaj musicie kupić sobie słuchawki i audio, ponieważ bez tego nic praktycznie się nie zrozumie. To zobaczycie tylko tyle, co przejdzie, zobaczy parę obrazków. Koszt ogólnie wejścia kosztował tutaj do muzeum 10 dolarów, słuchawki kolejne 5 dolarów. Tanio nie jest, bo to wyszło 60 zł za to.
Ale bez tego tak naprawdę to obejdziecie to w 10 minut i wyjdziecie, będziecie bardzo niezadowoleni. Tak, to przynajmniej to zajmuje trochę czasu, wysłuchanie tego audiobooka, bo tutaj jednak jest z tych pozycji 32, plus dodatkowo jeszcze są takie dodatkowe do odsłuchania, więc trochę czasu to zajmuje. Bez tego to nawet nie patrzcie, nie zaglądajcie, żeby tutaj wejść. To nie ma sensu, bo to mówię, zobaczycie kilka fotografii, to tak samo jakbyście w internecie zobaczyli. No i te czaszki, no ale te czaszki możecie sobie zobaczyć w innych miejscach również. Się nie poczuję w ogóle tego klimatu bez tego. Ja i tak z tym nawet nie czułem do końca, więc tym bardziej bez tego by się nie poczuli. Dobra, teraz serio nara. Dobra, zamówiliśmy teraz to jak... What is the name? This is noodles with the fish, yeah? Green curry with fish. I don't know the... Okej, okay, zamówiliśmy po prostu zupę rybną, powiedzmy, z makaronem ryżowym. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo wczoraj też tutaj jadłem. I to miejsce wygląda tak ogólnie. And this is Marin. Say hello. You can say hello. A jestem teraz właśnie na nocnym targu ogólnie w Phnom Penh, czyli w stolicy Kambodży. I to wygląda tak. Tutaj, tak jak widzicie, tu jest pełno różnych zwierzaków. Pająk kosztuje 2 dolary, to jest wąż za 1 dolara. Wiecie, co to jest? To jest wąż. Kosztował mnie całego dolara, czyli 4 ziko. Dokładnie 4 złote i 10 groszy. Ogólnie na tym stoisku, co kupiłem tego węża, pająk kosztował 2 dolary, czyli 8 zł, ale dzisiaj wcześniejszego tego pająka, co widzieliście, kupiłem za 5 tysięcy, czyli za jakieś, nie wiem, dolar 20. Więc dobra, bierzemy się za degustację. Twardy do przerzucia. Nie dam rady tego przerzuć. Dobra. Kurde, mam wrażenie, że to jest sama skorupa. No nie dam rady tego zeżreć. Są same praktycznie kości. Nie jestem zadowolony z tego zakupu. No nie dam rady tego zeżreć. Dobra, wywalam to, bo nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy widać, ale to jest praktycznie sam kręgosłup, same żebra.
Nie da się tego szamać, choćbym bardzo chciał, ale nie dam rady. A szkoda. Chciałem chociaż tego skosztować, ale tutaj nawet ta skóra to jest tak twarda. Tak niby skubnęłem tutaj troszeczkę mięsa z tych żeber, ale to jest naprawdę troszeczkę. Nie da rady. No nie da rady. Nie chcę sobie zębów połamać. A szkoda, bo fajnie to wygląda, mega fajnie. Pająk był spoko, nie licząc odwłoka, a to... Tu dajemy akurat okejkę w dół, niestety. No do dupy, a szkoda. Patrzcie, jak tu dużo gekonów.